miejscu, gdzie biała i czarna przemsza łączą swoje nurty, nazwanym Trójkątem Trzech Cesarzy, 90 lat temu powstało miasto. Jeszcze na przełomie wieków było największą na świecie wsią. Koncentracja kapitału, zwłaszcza obcego, rozwój przemysłu i handlu, uwarunkowane doskonałym położeniem geograficznym i politycznym, sprawiły, że do wioski Sosnowice zaczęły napływać duże ilości ludzi poszukujących pracy. Przybywali z Galicji, Śląska i terenów Cesarstwa Rosyjskiego. Choć pochodzili z obszarów o różnej tradycji i kulturze, w krótkim czasie nastąpiła ich integracja. Utworzyli społeczność charakterystyczną dla wielkich aglomeracji przemysłowych początku XX wieku. Dziś Sosnowiec obejmuje obszar 91 km2. Zamieszkuje go 260 tysięcy mieszkańców. Jest zatem jednym z największych miast Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego. Śmiało można powiedzieć, że jest to miasto o nieprzeciętnych możliwościach rozwojowych, które u progu XXI wieku przeżywa swoją drugą młodość. Po uruchomieniu Huty Katowice do granic Sosnowca została doprowadzona linia szerokich torów, wiodąca do byłego Związku Radzieckiego. Wywożono tędy węgiel kamienny, a sprowadzano rudę żelaza. Dziś szerokie tory otwierają przed miastem duże możliwości kontaktu z krajami Wspólnoty Niepodległych Państw. Sosnowiec staje przed szansą przekształcenia się w strefę handlową, łączącą wschód i zachód. Miasto, choć rozległe, posiada sieć dróg wewnętrznych, umożliwiających szybkie przemieszczanie się z jednego krańca na drugi. Centrum miasta jest wyraźnie ukształtowane. Skupia najważniejsze instytucje oraz punkty handlowe. Spoglądając na ulice miasta, dostrzegamy, że Sosnowiec jest miastem młodych. Znajdują tutaj doskonałe możliwości kształcenia i zdobywania kwalifikacji. Oprócz szkół zawodowych i średnich, Sosnowiec posiada kilka wydziałów szkół wyższych, Uniwersytetu Śląskiego i Śląskiej Akademii Medycznej. Przy drodze szybkiego ruchu na trasie Katowice-Warszawa znajduje się hotel Nowotel, niestety jedyny wysokiej klasy hotel w mieście. Istnieją jednak możliwości poszerzenia bazy hotelowej o znajdujący się w stanie surowym wielokontynktacyjny budynek. Może spełniać on wiele innych funkcji. Może być centrum promocji, biznesu, a także siedzibą wielu organizacji gospodarczych. W pobliżu tego budynku znajduje się teren miejskiego targowiska. W przyszłości można tu zlokalizować miejskie centrum handlowe. Wielkim atutem Sosnowca są drogi szybkiego ruchu znajdujące się na obrzeżach miasta. Jadą one do Katowic, Warszawy i Krakowa.
Jako jedno z nielicznych miast, Sosnowiec, oprócz doskonałych połączeń drogowych z resztą kraju, posiada możliwości połączeń lotniczych. W niewielkiej odległości od miasta znajdują się lotniska. Lotnisko w Pyrzowicach to drugie po Okęciu, pod względem warunków technicznych, lądowisko w kraju. Od podkrakowskiego lotniska Balice dzieli miasto niespełna 70 km, czyli 50 minut jazdy trasą szybkiego ruchu. Mimo iż Sosnowiec jest miastem młodym, posiada szereg ciekawych zabytków sztuki architektonicznej. W samym środku wielkiego miasta znajdują się tereny, na których można zlokalizować nowe osiedla mieszkaniowe. Dziś jeszcze rosną tu kwiaty. Część przeznaczona jest pod uprawy rolne, ale w niedalekiej przyszłości może tu powstać dzielnica dla 25 tysięcy mieszkańców. Sosnowiec posiada sporo terenów rekreacyjnych. To właśnie tutaj w soboty i niedzielę wypoczywają sosnowiczanie. Można pospacerować, popływać, a i wędkarze znajdą ustronny zakątek nad wodą, gdzie spokojnie można powędkować. Koncentracja ciężkiego przemysłu zmusza do dbałości o środowisko naturalne. Służyć temu będzie nowa oczyszczalnia ścieków. U schyłku dnia na śródmiejskim bulwarze spotykają się mieszkańcy miasta, które ma przed sobą olbrzymią szansę rozwoju.